Witam w liberalnej niedzieli, programie, w którym z wolnościowej perspektywy komentuję bieżące wydarzenia. Dzisiejszy program poświęcony upadkowi, rozpadowi Nowoczesnej i tej konsumpcji tego, co z Nowoczesnej pozostało przez Platformę Obywatelską. Właściwie mógłbym powiedzieć bardzo krótko, a nie mówiłem. 18 marca byłem jedyną osobą spośród ówczesnych członków Rady Krajowej głosującą przeciw koalicji z Platformą Obywatelską. Kilka osób się wstrzymało, cała reszta była za. Mówiłem wtedy, że koalicja z tak skompromitowaną partią jak Platforma Obywatelska, z partią, która kłamała, że jest liberalna, a w rzeczywistości prowadziła socjalistyczną politykę wyciskania pieniędzy podatników, przejęła oszczędności Polaków z OFE. Koalicja z taką partią może być tylko kompromitująca. Platforma Obywatelska nie jest przecież zainteresowana pokonaniem PiS-u. Platforma Obywatelska jest zainteresowana eliminacją każdej możliwej konkurencji po to, by z PiS-em tworzyć duopol. Już wtedy mówiłem, że wchodzenie w koalicję Nowoczesnej z Platformą Obywatelską oznacza definitywny koniec Nowoczesnej i nie ma możliwości, by koalicja z Platformą była na partnerskich warunkach. Platforma miała tylko jeden cel, zniszczyć Nowoczesną, bo Nowoczesna prezentowała liberalną alternatywę dla socjalistycznego programu czy socjalistycznej polityki prowadzonej przez Platformę. Socjalistycznej oczywiście oportunistycznie, bo oni nie są tam ideologicznymi socjalistami, oni po prostu uznali, że socjalistą opłaca się być. W tym tygodniu Platforma Obywatelska doprowadziła do rozbicia klubu Nowoczesnej, klubu parlamentarnego Nowoczesnej i do tego, że to, co pozostało z Nowoczesnej, stało się kołem zupełnie zmarginalizowanym, bez poparcia, bez struktur, bez pieniędzy, bez tak naprawdę niczego. Bardzo przykro było oczywiście obserwować ten upadek partii, w której wiele czasu spędziłem, na rzecz której działałem, ale to już od marca było nieuchronne, dlatego jeszcze w marcu z Nowoczesną się pożegnałem. Jak można ocenić to przejęcie Nowoczesnej przez Platformę, to rozbicie klubu? No powstało to POKO, żartujemy sobie, że Platforma Obywatelska pójdzie do wyborów z hasłem POKO, POKO, EURO, SPOKO. Programu tam nie będzie, będzie walka o stołki. No wiadomo, że o jeden z tych stołków walczyć będzie Kamila Gasiuk-Pihowicz. Kamila Gasiuk-Pihowicz rzeczywiście chyba jedyna osoba, do której się naprawdę pomyliłem, bo myślałem, że to osoba przyzwoita, no okazało się, że jest inaczej. Cała reszta tych osób, 8 posłów, którzy tam poszli, no rozumiem, że też mają jakieś interesy prywatne. Niczym się to oczywiście nie różni od takiego pana Kałuży, który przeszedł do PiS-u dla osobistych korzyści. Nie ma za tym żadnej idei, jest walka o stołki. No można by współczuć tutaj Katarzynie Lubnauer, że Nowoczesna upadła. Można by współczuć Ryszardowi Petru, który z Nowoczesną się musiał pożegnać, zakłada teraz jakąś kanapową partyjkę, nie pamiętam jak się nazywa, dzisiaj chyba miała konwencję. Można by im współczuć, gdyby nie to, że są współodpowiedzialni zarówno Katarzyna Lubnauer, jak i Ryszard Petru za ten upadek. Oni też nie rozumieli tego, a powinni byli rozumieć, że współpraca z Platformą Obywatelską to koniec jakiejkolwiek samodzielności. To Ryszard Petru poparł Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Warszawy, przez co Nowoczesna przestała się liczyć w tym wyścigu. To Katarzyna Lubnauer potem ratyfikowała tę koalicję i sprawiła, że Nowoczesna nie wystartowała w tych wyborach samodzielnie, tylko właśnie jako przystawka Platformy. Udawali, że będzie podmiotowość. Tam nie mogło być podmiotowości, bo jedynym celem tej koalicji było zniszczenie Nowoczesnej. Dlatego i Ryszard Petru, i Katarzyna Lubnauer są sami tego winni. Adam Szłapka.
Jeszcze na tej konwencji mówił jakiś absurdalny pomysł, żeby połączyć wszystkie siły opozycyjne i wystartować razem w wyborach parlamentarnych. Dzisiaj słyszę, że część tych hipokrytów, którzy poszli do Platformy Obywatelskiej, mówi to samo. Adam Szłapka, mam nadzieję, że zrozumiał swój błąd, chociaż nie do końca wiem, czy tak się stało, bo jego dzisiejsze wypowiedzi, jego wypowiedzi z ostatnich dni cały czas mówią o jakiejś wizji mitycznej koalicji. Oczywiście to nie ma sensu, bo co by taką koalicję mogło łączyć? Sam antypis? Ale antypis w imię czego? W imię jeszcze bardziej socjalistycznych odpisów postulatów Platformy, która chce rozszerzyć 500+? Czym może to by ma być mikstura liberałów i socjalistów w jednej partii? No ale jeśli tak, to po co? Adam Szłapka na tej konwencji w marcu mówił o tym, by w tej koalicji było nawet miejsce dla marksistów z partii Razem. No szczerze mówiąc, to partia Razem jest chyba czymś jeszcze gorszym od PiSu. Nie wierzcie w żadne koalicje obywatelskie bezideowe, które nie mają żadnego spoiwa, których tak naprawdę nic nie łączy. Niestety taka droga takiego mainstreamowego centryzmu okazała się nieskuteczna, jeśli chodzi o walkę o idee liberalne, o idee wolnościowe. I żadne nowe wcielenie, czy to koalicji obywatelskiej, czy to nowoczesnej, też już tego nie zmieni. W tej chwili potrzebna jest wyrazista walka o wolny rynek, ale nowoczesna już tego nie zrobi. Jej nie ma. Mówiłem w marcu, że koalicja z Platformą zabije nowoczesną i miałem rację. Teraz o wolny rynek, o wolnościowe idee trzeba walczyć gdzie indziej. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.